Witam Was serdecznie na moim kanale poświęconym dronowi Syma X8. Dzisiaj będę chciał Wam przedstawić, jak uruchomić tryb kompasu, jak skalibrować kompas prawidłowo, żeby sobie polatać w tym trybie. Pojawiła się wersja z polskim tłumaczeniem instrukcji do tego drona, która jest po prostu tak przetłumaczona, jak chyba Google Translator to robił i po prostu się do niczego nie nadaje. Tak więc tak, żeby polatać w trybie kompasu, musimy obrać sobie kierunek, w którym wyznaczymy sobie północ naszego drona. Na przykład w moim wypadku północ określamy na przykład jako krzyż, który jest widoczny tam w tle. Niech mój statyw pokaże krzyż. Widać krzyż? Jest taki krzyż na górce. Tak. I to będzie moja północ, tak? Bierzemy drona. Stawiamy go przodem w kierunku tego krzyża. Czyli przód drona wyznaczają nam czerwone diody. I te dwie tutaj naklejki żółto-czerwone. No zależy kto jakie ma tam, nie? To jest przód naszego drona. Ustawiam go w kierunku naszego krzyża. No i to mamy już tą część zrobioną. Czas na kalibrację tego drona. Żeby skalibrować prawidłowo drona, ustawić go na nowo w trybie kompasu, mamy drążek lewy oczywiście na dole, prawy z pozycji wyśrodkowany. Oba drążki jednocześnie kierujemy. Dolny lewy róg. Dron nam zaczyna mrygać. Pokaż jak mryga ładnie ten dron. Mryga. Przytrzymujemy 2-3 sekundy. Odpuszczamy. I gotowe. Tryb latania w kompasie uruchamiamy tym przyciskiem. Przytrzymując go 2-3 sekundy. Nie musisz tak blisko pokazywać. 2-3 sekundy. Nadajnik nas zacznie pikać. I w tym momencie dron zacznie nam latać właśnie w tym trybie. Ja już mam, dzisiaj trochę wieje, już mam włączony tryb latania w trybie H. Aż tak tego blisko nie musisz, spokojnie. To będzie wszystko widać. Ja tam w trybie mode 1. Tak więc, oho, mamy tutaj samochód. Przejedzie. Dobra, chowaj się za mnie, bo nie będzie ofiar. Dobra, startujemy. Podnosimy lekko drążki, silniki w drugim. No to nadajnik już nie musisz nagrywać. Dobra. Nasz dron wystartował. Mi się trochę wieje, więc tam ucieka. Dobra. Mamy, lata. Lewo jest lewo. Prawo jest prawo. Lewo. Do tyłu. Do przodu. Dobra. Teraz możesz pokazać się nadajnik. Będziemy włączać kompas. Tak. Kurde. Wieje dzisiaj. Dobra. Tryb kompasu się włączył. Pokaż na drona. Jak widzicie, w dronie zaczynają diody mrygać nam, co 400 parę sekund mrygają. To świadczy o tym, że mamy włączony tryb latania kompasem. No i na dowód tego zrobimy obrót. Widzicie, obróciłem naszego drona. I dalej, lewo jest lewo. Prawo jest prawo. No i to w sumie tyle. Do tyłu jest do tyłu, a do przodu jest do przodu. Latanie z kompasem jest fajne, bo pomaga nam w razie czego odzyskać drona, jeżeli stracimy nad nim kontrolę, więc bardzo ważna to jest kwestia i warto sobie to robić przed każdym lotem, sobie jakiś punkt obrać, że jak nam syma gdzieś ucieknie, no to możemy ją łatwo przywrócić. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że jeżeli poleci nam dron za plecy, no to wszystko dzieje się, zaczyna dziać odwrotnie, tak? No i dron po prostu, no, będzie działał wszystko w odwrotnych kierunkach. On nagrywa drona prędzej niż mnie tutaj, okej.
Dobra, żeby wyłączyć tryb kompasu, przytrzymałem znowu guzik. Zacznie nam pikać, o, i wyłączyłem. Dobra, sobie go obrócę i go sprowadzę. Do nas. No bo ja oczywiście nie polecam latania w trybie kompasu, dryma się dosyć wtedy dziwnie zachowuje. Jest trochę taka bardziej ospała. No i poza tym, no nie jest to przy szkoleniu się dobre rozwiązanie, tak? Musimy się nauczyć latać jednak, starać się latać bez tego trybu, żeby wyrobić sobie odpowiednie ruchy, tak? Oj, oj, krecik. Dobra, zapomniałem, że mam kamerę podłączoną. Oj, kamera poleciała. Ale ciągle nagrywa, także jest sukces. Ciągle nagrywa, jest sukces. Znaczy, ogólnie to Syma jest światoodpornym dronem. Także tutaj mamy trochę tych części. No nic się nie stało. Chyba. W ostatnim upadku trochę mi się rozeszła. No dobra. Pokażę wam jeszcze raz fikołka niskopoziomowego. Dobra. Uważajcie. Kamerę gdzie masz? Wszędzie. Widzicie, bez kamery już się udało. Także... Dobra. I to by było, moi drodzy, na tyle. Także już wiecie, jak kalibrować kompas, żeby wam dobrze, ładnie latała. Touchdown! Co? Mi pokazujesz? Koniec już? No, już wyląduję tylko. Muszę kończyć, bo mój statyw zmarł. Dziękujemy.